Wróciłaś. Wróciłam? O czym ty mówisz? Ale kim ty jesteś? Nazywam się Kenby. Edward Kenby. I jestem tu, żeby ci pomóc. Nie okłamuj mnie. Chodzi ci o coś innego. Jesteś z tą młodą damą? Aline? Wiesz, gdzie mogę ją znaleźć? O, do tej pory pewnie już nie żyje. Wie pan, panie Kenby, ze wszystkich osób, które kiedykolwiek postawiły nogę na wyspie cieni, przeżyło zaledwie kilka. Obed mówił mi, że rozmawiał z jakimś człowiekiem mniej więcej tydzień temu. Był przekonany, że ten mężczyzna nam pomoże. Obed zawsze był łatwowierny. Czy ten mężczyzna nazywał się Fisk? Charles Fisk? Skąd mogłabym to wiedzieć? Na wyspie cieni niczego nie można być pewnym. Och, wiem, że zamierzasz skrzywdzić moich synów. Nie, nie, źle mnie zrozumiałaś. Idź do biblioteki i podpal ją! Niech płomienie oczyszczą to piekielne miejsce. A co z tobą? Ja już i tak jestem martwa! Idź do diabła! Aline? Kenby? Tak? Wciąż nie mogę zrozumieć, jaką rolę w tym wszystkim odgrywa Obed Morton. Mam przeczucie, że to jego brat jest kluczową postacią. Jego brat? Alan, brat bliźniak Obeda. Teraz rozumiem. Wygląda na to, że Alan Morton jest dość, jak to ująć, diaboliczną postacią. No tak, to chyba najlepsze określenie. Dowiedziałam się, że zabił własnego ojca, Howarda, a jego ciało wykorzystał do eksperymentów. To prawdziwy potwór. Aline, coś przede mną ukrywasz. Oczywiście nie mam pewności, ale wygląda na to, że przy Alanie nawet doktor Moreau wydałby się siostrą miłosierdzia. Morton prowadził eksperymenty genetyczne, ale nie na zwierzętach. Na istotach ciemności. To by wyjaśniało... Aline, musimy go powstrzymać. Kenby, to ponad moje siły. No cóż, sam też nie czuję się zbyt pewnie. Ale nie możemy się poddać.
Kernby? Jestem w bibliotece. Niesamowite miejsce. Niczego nie dotykaj. Założę się, że pełno tam skarbów. Naprawdę sądzisz, że nie potrafię odróżnić średniowiecznego manuskryptu od czytadła z kiosku? Znasz się na średniowiecznych manuskryptach? Proszę, proszę, nie spodziewałam się po tobie takiej wiedzy. Pewnie jeszcze nie raz cię zaskoczę. Bez odbioru.
Kernby? Jestem. Jak tam, dowiedziałaś się czegoś nowego? Niespecjalnie. Mam nadzieję, że tobie lepiej poszło. Tak, to znaczy nie bardzo. Zauważyłem jakiegoś człowieka w forcie górującym nad wyspą. To mógł być Obed Morton. I? Co i? Nie zastrzeliłem go, jeśli o to ci chodzi. Mimo, że na to zasłużył. Nie byłoby całej tej awantury, gdyby wybujałe ambicje nie skrzywiły jego i jego walniętej rodzinki. Obed Morton przeprowadził niezwykłe badania. Jest geniuszem. Dzięki pasji i zacięciu naukowemu znacznie rozszerzył stan naszej wiedzy o istocie ludzkiej. Poza tym, kim dla ciebie jest Obed Morton? Nie będę z tobą rozmawiał, dopóki się tego nie dowiem. Mam powody przypuszczać, że profesor, że Obed Morton jest moim ojcem. Jeżeli to żart, to wcale nie śmieszny. Daty się zgadzają. Pokazano mi również zdjęcie. To dlatego tu przyleciałaś. Dlatego. I dla tablic Indian Apkanis. A co ty mi tu o jakichś tablicach gadasz? Czemu po prostu do niego nie napisałaś? Po co gnałaś tu na złamanie karku? Chciałam się z nim spotkać, twarzą w twarz. Chyba cię rozumiem. Uważaj na siebie, Alin. I koniecznie odezwij się w razie jakichkolwiek problemów. Kernby, ja już mam problem.